Siemanko, z tej strony Kapi, chciałbym w dzisiejszym odcinku Wam pomóc, jak wgrać śnieg do Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Dzisiaj już oficjalnie możemy używać śniegu właśnie na Multiku. I dużo słyszałem, że jest właśnie problem, sam miałem problem, żeby go włączyć. I teraz tak, co musicie zrobić? Jeżeli już ten mod, że Frosty mod do Euro Trucka na single mieliście, najlepiej żebyście go usunęli i pobrali od nowa. Czyli tak, wchodzicie na Frosty mod ETS2, pierwszy link będziecie mieć w opisie oczywiście, na 1.33. I teraz macie jakby, powiedzmy w moim języku, trzy formacje. I teraz tak, możecie po prostu pobrać sobie Frosty, Heavy Winter, ewentualnie Fizyka. Możecie pobrać sobie te wszystkie trzy, ewentualnie jedną, ja mam to Heavy Winter. No i pobieracie i teraz przechodzicie tu. Wchodzicie w dokumenty i jeżeli teraz macie w Euro Truck Simulator 2 mod, tak go, to najlepiej żebyście go usunęli stąd, pobrali od nowa. Teraz wchodzicie tak, ETS2 MP. I teraz z tego folderu mod nie będziecie go mieć. Musicie go po prostu sobie stworzyć, że nowy folder. Musicie go sobie stworzyć. Następnie to, co pobraliście, musicie sobie wkleić tu, czyli to fizyka, po prostu ten mod na tą zimę, ewentualnie to Heavy Winter. I jego już będziecie mieć od razu w Euro Trucku działającego, wystarczy, że będziecie na serwery, będziecie już go mieć. Problem jest z DLC Beyond the Baltic Sea, przynajmniej ja tak mam, ponieważ przed chwilą miałem streama i widzowie się widzieli, że jest po prostu problem. I także mam świadków, że jest problem. Tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że go nie będziecie mieć tylko w tym folderze. I automatycznie Wam działa. W innych państwach sprawdzałem, działa. Więc to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.